Cześć, witaj Cię detailingowy dziadzia. Jak widzisz, zestawik Automotive Car, Leatherbox, czyli zestaw do czyszczenia skóry. Zobaczmy, co mamy w środku. Auto już czeka. Wolwiak, długo nieczyszczony. Co my tu mamy? Protektor, zabezpieczenie. I interior. Leather cleaner, interior, kurczę, obudź się. O, pachnie jak, kurde, już to wąchałem, cudownie pachnie. Super, rewelacyjnie, pachnie super. Mogę założyć rękawiczki. Sprawdźmy. Tak samo pachnie, no, może być ciekawie. Fajnie, mikrofibra biała, sztuk dwie. Bardzo ładnie, aż szkoda ich używać. I to mnie najbardziej interesuje. Dwa rodzaje szczotek. Co my tu mamy ze szczotkami? Gęsto i miękko. Super, rewelacja. Pod tym względem bomba, słuchaj. Długi włos, mięciutki, gęściutki. Rzadki włos, twarde, krótkie. Czyli w zależności od syfu i co chcemy zrobić, dopasowujemy sobie szczotę, rewelacja. Ja oczywiście uwielbiam gęste i pośrednio miękkie. Takie, to nie jest mięciutkie, ono jest, no jest super. I do tego jeszcze trzyma się fajnie. Może być nieźle. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce.
No pobawiłem się, słuchaj, zrobiłem sobie dzionek ze skórkami. Jak sytuacja wygląda? Jeżeli chodzi o szczot, a nie, zaczniemy od cleanera. Cleaner, tak jak mówiłem, wcześniej już gdzieś go wąchałem. Podejrzewam nawet gdzie i jakiej firmy, bardzo podobny. Tak jak widzisz, poszło go dużo. Pianka. Nie jest to mistrz piany. Ona jest taka troszeczkę sucha i stawia opór. Trzeba jej dać więcej. Co widać, zresztą no, dużo materiału schodzi. Zapach. On na początku jest fajny. Zapach jest fantastyczny, ale po chwili daje tak ostro w palnik. Do tej pory go czuję, ja się go nie potrafię pozbyć. Za intensywny, naprawdę. Na chwilę jest ok, ale kurczę, dłuższa zabawa. To jest męka. Ja w tej chwili to, jak go wącham, to już mam dosyć, naprawdę. Siła czyszczenia. Nie jest źle. Skóry Volvo strony kierownika dawno nie było tam czyszczone. Dwa podjazdy, jak było widać, zbiera ładnie. Fajne mikrofibry w zestawie. Zbiera ładnie. Nie jest to mistrz czyszczenia. Nie jest to też, to jest taki pośredni produkt. U mnie już podobny produkt był. Nie powiem jakiej firmy. Ja bym go porównał między Color Lockiem a Kecawem. Taki kurczę, przyjemny. Jakby nie ten intensywny zapach, naprawdę fajny. Ja wolę dwa razy umyć lightowym cleanerem skórę, niż jednym, powiedzmy, jakimś kurczę bydlakiem, strągiem, takim hamem. Zdecydowanie dwa. Za trzecim razem, słuchaj, tak naprawdę to tam już niewiele tego zostało. Pobawiłem się też, tak jak widziałeś, w przyspieszeniu na fotelu pasażera i później wjechałem z innym produktem. No to inna robota, inna piana, inny klimat. Tak jak mówię, no nie jest to mistrzostwo świata, ale nie jest źle. Zabezpieczenie, czyli tak zwany protektor. No tutaj, słuchaj, mamy o tyle fajnie, że matowe wykończenie. Jak masz błyszczące skóry, fabrycznie będzie ci się błyszczeć. Jak masz matowe skóry, będzie macik. Co mnie drażni? Poślizg. Zostawia niestety poślizg. Czy nawilża? Moim zdaniem nie. Zdecydowanie tylko robi taką jakby powłokę i pachnie przyjemniej. W sumie tak samo jak cleaner, co jest fajne. Podoba mi się ten zapach. Całkiem przyjemny. Jakbym miał używać tego produktu, to używałbym go po nawilżeniu skóry jako takie finalne zabezpieczenie, jeżeli ci nie przeszkadza śliskość. Szczotki. I tu jest najlepsza chyba opcja z tego wszystkiego, moim zdaniem. Ta szczotka, pomimo że jest twarda, ona po dłuższym używaniu, jak złapie już wody, robi się taka fajna, mięciutka. Do ciężkich zabrudzeń będzie idealna. Czuć, jak wbija się w skórkę. Zresztą, jak czyściłeś skóry, to wiesz jak jest, że skóra w pewnym momencie, jak jest długo nieczyszczona, ona jest śliska. I tak jedziesz, jedziesz i w pewnym momencie czujesz opór. Ci stawia, to znaczy, że już ruszyłeś brud. Tą szczotką zdecydowanie szło szybciej. Ta, moim zdaniem, bieżące mycie. Oczywiście do brudnych też. Super trzyma pianę. Naprawdę rewelacja. Przez to, że jest gęsta, długi włos, mnie osobiście lepiej się pracuje tą. Zobacz. Inaczej się ten włos układa. On się troszeczkę tak rozjeżdża i czuje, że rzeczywiście fajnie pracuje. Tu nie jest źle. Ale moim zdaniem ta jest przyjemniejsza. No dobra, słuchaj, no nie będę więcej czarował. Jeżeli chodzi o zestaw, wolę go kurczę niż zestaw ADBL-a, no, który miałem. Zdecydowanie, naprawdę. Pomimo, że tam cleaner, no myślę, że na tym samym poziomie. Naprawdę, tu jest fajny cleaner. Cleaner fajny, jakby nie ten intensywny zapach. Zabezpieczenie, no to jest taki kurczę mistrzunio, który robi ci taką wierzchną warstwę. Tutaj nie ma mowy o nawilżeniu. Po prostu zabezpiecza ci, robi ci taką niby powłokę, śliską niestety. Czy zestaw jest fajny? Nie wiem ile kosztuje, ale tak naprawdę jak nie chcesz wydawać, nie wiem, no kurczę, ciężko mi się określić, jeżeli chodzi o pieniążki. Przyjemny. Szczotki naprawdę rewelacja. Tutaj intensywny zapach, który uzupełnia protektor. Ogólnie zestaw nie jest zły. Czy bym go kupił? Patrząc na rynku i na ilość produktów, no o szczotki bym kupił. O tak, może powiem. Szczoteczki bym kupił. Tak, szczotki są fajne i będę nimi na pewno pracował, a szczególnie tą. Ta jest rewelacja. Nie za duża, idealnie leży w dłoni, naprawdę fajniutka. Najgorszy z tych wszystkich? Ten, moim zdaniem, produkt. Ten tak naprawdę dla mnie nic nie wnosi.
tu jest całkiem przyjemnie, jak mnie zapach. Powtarzam się. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! A, jeszcze jedna rzecz. Pracując produktem, piana szybko znika. Jest taka, kurczę, no, ona jest też troszeczkę napowietrzona. I jeżeli chodzi o zbieranie, z tego powodu, że jest wodnista, wchodzi w każdy zakamarek. I to też jest mega minus. No dobra. Hej!